szukamy, teraz przeskoczymy na dół do kopalni i będziemy sprawdzać tam ciepłotę komina. Odbiór. Pali się dach domu w Sulistrowicach. Takie zgłoszenie otrzymał dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 9 lutego przed godziną 20. Na miejsce zostało zadysponowanych 9 zastępów. Po przybyciu pierwszych zastępów OSP z Księginic Małych okazało się, że był to pożar sadzy w kominie, z którym poradził sobie gospodarz domu poprzez wygaszenie pieca. Na miejscu pracował zespół pogotowia ratunkowego, który u nikogo nie stwierdził podtrucia. Pracowały również 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, 2 OSP z Księginic Małych i 2 OSP z Sobótki oraz 1 zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Kątów Wrocławskich i OSP z Sobótki Zachodniej.